Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Powtarzała za księdzem słowa przysięgi. Głos jej drżał. Wyglądała na stremowaną uroczystym wydarzeniem. Przyczyna jej zmieszania była jednak inna. Oto bowiem, stojąc przed ołtarzem i przyjmując sakrament małżeństwa, dostrzegła w najdalszym zakamarku kościoła cień dobrze znanej postaci. Co on tutaj robi? To wielka nieostrożność. Myśli Marianny Parzychy krążyły wokół spraw bardzo odległych od ślubu ze Stefanem. Nieomal zapomniała, gdzie się znajduje i dopiero donośny dźwięk organów intonujących marsza weselnego sprawił, że wróciła do rzeczywistości. Zacisnęła zęby, a na twarz przywołała uśmiech szczęśliwej panny młodej. Nikt nie mógł niczego się domyślać. Stefan Krasucki był jedynym synem bodaj najbogatszych gospodarzy w okolicy Wyszkowa. Mieli pokaźny folwark, a ich domostwo w Wierzbnej wyglądało jak dwór. Nawet dziedzic z dziedziczką z uznaniem spoglądali na posiadłość Krasuckich, choć przecież żadna z nich szlachta, tylko zwykli chłopi. Co prawda stan szlachecki został w odrodzonej Polsce zniesiony prawie 4 lata temu na mocy Konstytucji Marcowej, ale nie oznaczało to wcale, że włościanin, choćby i tak majętny jak stary Krasucki, automatycznie stawał się panem. Stefan jako jedynak od maleńkości był rozpieszczany niczym książątko. Obawiano się, że rodzice chowają go na niezgółę, ale chłopak wyrósł na krzepkiego, dorodnego kawalera. Niejedna okoliczna panna z radością przyjęłaby oświadczyny tak przystojnego i zasobnego młodzieńca. On jednak, bacznie się rozglądając, nie na każdej swój wzrok zawieszał. Gdy skończył 22 lata, zagustował w Mariannie Parzychównie z pobliskiej wsi Grodzisk i chciał się z nią żenić. Dziewczyna urodziwa i skromna, pochodziła z porządnej gospodarskiej rodziny. To też rodzice pochwalali wybór Stefana. Najbardziej cieszyli się starzy Parzychowie, wszak córka miała szansę poślubienia syna bogaczy. Wcześniej nie marzyli nawet o takim zaszczycie. Będą im ludzie zazdrościć, oj będą. Najmniej entuzjazmu okazywała natomiast Marianna, twierdząc, że jest jeszcze za młoda na zamąż pójście. Ale przecież miała już 20 lat, to był wiek jak najbardziej odpowiedni. Jak miałam tyle lat co ty, nosiłam cię pod sercem. Idź marcyj za bogatego, skoro jest ci przychylny. Takie okazje nie na co dzień się trafiają, namawiała córkę Parzychowa. Marianna milczała, albo krzywiła się, mówiąc, że nie kocha Stefana. Nikt się jednak nie przejmował jej słowami, które brano za przejaw dziewczęcej nieśmiałości. Opory nie potrwały długo. Namowy poskutkowały i oto w dniu 11 lutego 1925 roku w kościele parafialnym odbył się ślub młodej pary. Potem huczne wesele. Marianna śmiała się wraz ze wszystkimi, płonąc się wobec gości, gdy mąż ją całował. Uważny obserwator dostrzegłby jednak w zachowaniu dziewczyny dziwne napięcie nerwowe, skrywane pod maską wesołości i szczęścia. Noc poślubną spędzili w domu Parzychów. Rodzice Marianny spodziewali się, że młodzi pośpią długo, bo to przecież ich święto, a roboty w polu o tej porze nie ma żadnej. Tymczasem Stefan od wczesnych godzin krzątał się po gospodarstwie, wypytując o każdy szczegół. U teściów w Grodzisku mieli bowiem przez jakiś czas pomieszkać. Krasuski oznajmił, że po południu musi udać się do rodziców w pilnej sprawie, a przy tej okazji zabrać trochę rzeczy z domu. Smutek wypełzł na śliczną buzię Marianny, że młody mąż już nazajutrz po ślubie chce ją zostawić samą. To nie potrwa długo, gołąbeczko. Do rana będę z powrotem, pocieszył ją Stefan. Ale każda chwila bez ciebie to dla mnie wieki całe. Wiesz co, mój mężu, odprowadzę cię kawałek, bodaj do rozstaju dróg przy zagajniku, zaproponowała. Z radością zgodził się. Szli przez wieś, ręka w rękę, roześmiani, witani wesoło przez sąsiadów. Widziano, jak znikają za zakrętem, gdzie drewniany krzyż górował na rozdrożu. W jakiś czas potem Marianna wracała sama.
Szła szybkim krokiem, nie rozglądając się na boki, jakby chciała szybko dotrzeć do domu. Ale nic w tym dziwnego, wszak mrok w lutym szybko zapada. Wbrew zapewnieniom Stefan nie wrócił nazajutrz. Wywołało to niepokój Marianny i jej rodziców. Jeszcze czekano, ale po upływie 2 dni, przy braku jakiejkolwiek wieści o zięciu, stary Parzycha pojechał na zwiady do Krasuskich. Rodzice Stefana byli przekonani, że ich syn cały i zdrowy przebywa w Grodzisku u boku młodej żony. Owszem, miał nazajutrz po ślubie wpaść do nich, ale uznali, że pewnie coś mu wypadło. Zdruzgotała ich wiadomość, że Stefan 3 dni temu wyszedł z domu i do tej pory nie dał znaku życia. Podejrzewali, byli niemal pewni, że zdarzył się wypadek. Obaj teściowie pojechali do Grodziska w nadziei, że Stefan wrócił. Niestety, nadal go nie było i nikt o nim nic nie wiedział. W domu zastali strapioną Mariannę. Oświadczyła, że udaje się powiadomić policję o zaginięciu męża. Krasuski spojrzał na nią badawczym wzrokiem. Prędka jest ta jego synowa. Czemu od razu na policję? Nie lepiej poszukać Stefana z pomocą sąsiadów? Z drugiej strony nie ma go już od 3 dni. Policja z pewnością lepiej poprowadzi poszukiwania. Dobrze, jedźmy, odpowiedział. W komendzie policji w Wyszkowie spisano zeznanie Marianny, która ostatnia widziała zaginionego, odprowadzając go do krzyża za Grodziskiem, gdzie rozwidlały się drogi, a jedna z nich prowadziła do Wierzbnej. Ale młoda kobieta nie powiedziała nic, co mogłoby pomóc w poszukiwaniach. Przy krzyżu Stefan powiedział, że dalej pójdzie już sam. Uściskał mnie na pożegnanie i nic więcej się nie wydarzyło, stwierdziła. Na pytanie, czy wróciła prosto do domu, czy też może odwiedziła jakąś krewną lub przyjaciółkę, odpowiedziała, że od razu do domu. Nic podejrzanego nie zauważyła. Zarządzono poszukiwania Stefana Krasuskiego. Użyto psów policyjnych. Do pomocy zaangażowano mieszkańców Grodziska i Wierzbnej. W poszukiwaniach wziął udział ojciec zaginionego. I to właśnie on, wraz z grupą włościan, dotarł do dołu pod lasem, gdzie włościanie wykopują piach. Miejsce to znajdowało się kilkadziesiąt metrów od krzyża, przy którym małżonkowie się rozstali. Uwagę zwracał świeżo rozkopany piach. To było dziwne, bo zimą, gdy ziemia jest zmarznięta, nikt piachu nie wydobywał. Sprowadzono policjantów, którzy przystąpili do kopania. Nie trwało to długo. Po kilku minutach oczom poszukiwaczy ukazały się zwłoki młodego mężczyzny. Stary Krasuski rozpoznał syna. Twarz Stefana była zmasakrowana. Utkwił w niej nabój wystrzelony z dubeltówki myśliwskiej. Nikt nie miał wątpliwości, że ktoś pomógł mu odejść z tego świata. Oprawca także wyciął ofierze oczy. W latach 20. ubiegłego stulecia takie zbrodnie nie stanowiły w Polsce rzadkości. Czytelnicy gazet przyzwyczaili się do trupów w walizkach i innych szokujących opisów, jakimi niemal każdego dnia raczyli ich dziennikarze. Niemniej śmierci oszpecenie 22-letniego mężczyzny, który dzień przed śmiercią ożenił się, głęboko wstrząsnęło opinią publiczną. O sprawie młodego Krasuskiego rozpisywały się gazety warszawskie i dzienniki ukazujące się po prawej stronie Wisły. Sprawa przedstawiała się zagadkowo. Krasuskiemu łotr ukradł portfel z pieniędzmi, ale prowadzący śledztwo komisarz Makowicki z komendy w Wyszkowie nie był przekonany co do rabunkowego tła. Gdyby napastnikowi chodziło o łup, zamiast oddać strzał, wystarczyłoby mu ogłuszyć ofiarę. Ponadto zbrodniarz okaleczył zwłoki i zakopał w piachu. Zwykły rabuś nie traciłby cennych minut na takie czynności. Zaś pozbawienie oczu mogło wskazywać na wielką nienawiść oprawcy do ofiary. Doświadczony policjant zwrócił uwagę na niejasności w zeznaniu Marianny Krasuskiej, które złożyła, powiadamiając komendę o zaginięciu męża. Skoro zwłoki Stefana Krasuskiego zostały znalezione nieopodal miejsca, w którym małżonkowie się rozstali, to należało wnosić, że do tragedii doszło wkrótce po pożegnalnym pocałunku. To musiała być kwestia najwyżej paru chwil. Krasuska nie mogła odejść zbyt daleko, gdy padł strzał. Stwierdziła jednak, że wracając do domu nie zauważyła nic podejrzanego.
A przecież huk wystrzału powinien zwrócić jej uwagę. Jako kochająca żona powinna zawrócić i sprawdzić, czy coś złego nie przytrafiło się mężowi. Ona jednak tego nie zrobiła. Makowicki postanowił raz jeszcze ją przesłuchać. Może Marianna ma problemy ze słuchem, może protokołujący policjant źle zapisał jej zeznania. Nie wdając się w szczegóły, zadał to samo pytanie co poprzednik. Czy wracając po odprowadzeniu męża, zauważyła coś podejrzanego? Może coś zobaczyła albo usłyszała? Młoda kobieta, tłumiąc szloch, pokręciła głową. Na pewno nic? Na pewno? Następne pytanie było zaskakujące. Bardzo kochała pani swojego męża? Popatrzyła zdumiona na policjanta i przytaknęła. Komisarz Makowicki odniósł wrażenie, że zanim odpowiedziała, na ułamek sekundy drgnęła. Ustalono, że w dniu śmierci Stefana Krasuskiego, około godziny 5 po południu, a zatem niedługo po tym, jak świeżo upieczony mąż wyruszył z domu Parzychów, po wsi kręcił się inny młody mężczyzna. 24-letni Mateusz Rejmus. Odwiedzał kolejno kilka gospodarzy w Grodzisku. Niby nic w tym podejrzanego, ale te wizyty były dziwne. Trwały krótko, a Rejmus nie odwiedzał sąsiadów w jakimś określonym celu. Można powiedzieć, że przychodził tylko po to, żeby się pokazać. Siedział kilka minut, po czym szedł dalej. W jego zachowaniu zauważono nerwowość. Najdziwniejsze jednak, że w każdym domu z naciskiem pytał o godzinę, nawet po kilka razy. Komisarz Makowicki podejrzewał, że Mateuszowi Rejmusowi chodziło o to, żeby zapamiętano dokładną porę jego odwiedzin. A zależało mu na tym z jednego tylko powodu. Chciał mieć alibi na czas zbrodni. Ustalono, że kochał się w Mariannie. Bardzo przeżywał, że dziewczyna wychodzi za mąż za innego. Miał więc powód, żeby pałać nienawiścią do Krasuskiego i w konsekwencji pozbawić go życia. Makowicki zalecił aresztowanie mężczyzny. Do Grodzisk wysłał kilku mundurowych, ale wynikła nieoczekiwana rzecz. Rejmusa podejrzewali o dokonanie zbrodni nie tylko policjanci, ale również miejscowa ludność. Oburzony tłum zaczął go szukać, żeby dokonać linczu. Gdy okazało się, że Mateusz zabarykadował się w mieszkaniu, pod dom Rejmusów podeszło kilkunastu gospodarzy. W rękach ściskali widły. Wychodź no, krzyczeli. Ktoś rzucił w okno kamieniem. Zastanawiano się, czy nie podpalić chałupy. Przed samosądem uchronili podejrzanego policjanci, którzy właśnie przybyli do gospodarstwa. Nakazali tłumowi mieszkańców odstąpienie od swoich zamiarów i rozejście się. Nie od razu posłuchano policji, dopiero groźba użycia przymusu bezpośredniego wobec opornych odniosła skutek. W domu policja odnalazła dubeltówkę, z której sprawca oddał strzał do Stefana. Podejrzany został zakuty w kajdany i przetransportowany do aresztu. Mateusz Rejmus początkowo wypierał się winy. Bronił się, twierdząc, że w czasie, gdy Krasuski żegnał się ze światem z czyjąś pomocą, on przebywał w kilku domach w Grodzisku. Może pan komisarz to sprawdzić? A skąd tak dokładnie wiecie, kiedy padł strzał? Spytał chytrze śledczy. Młodzieniec nie umiał odpowiedzieć. Widać po nim było, że waży coś w sobie. Wreszcie opuścił nisko głowę, westchnął i przyznał się do wszystkiego, wyjawiając przy tym skrywaną prawdę. W dniu 12 lutego zaczaił się w lesie, czekając na pojawienie się przy rozstaju dróg Stefana Krasuskiego. Wiedział, że pochodzi z bogatej rodziny i postanowił go obrabować. Gdy go zobaczył, wyszedł z zarośli, wymierzył z dubeltówki i z bliskiej odległości oddał strzał. Nabój utkwił w głowie Stefana, który poniósł śmierć w jednej chwili. Rejmus odsunął ciało z drogi i wyciągnął z ubrania zamordowanego pugilares z pieniędzmi. Zawartość zatrzymał, portfel natomiast wyrzucił do pobliskiej rzeki Liwiec, po czym pobiegł na wieś tworzyć sobie alibi. Nazajutrz o świcie zaprzął konie i przyjechał na miejsce zbrodni. Przeniósł ciało na wóz i pojechał zakopać je na piaskarni. A dlaczego wycięliście mu oczy? Zapytał komisarz Makowicki. Zły byłem na niego, bo myślałem, że on ma więcej pieniędzy. Odparł sprawca. Ale stary policyjny Wyga nie dał się nabrać na oczywiste kłamstwa.
Skoro Rejmus zaczaił się w lesie na Krasuskiego, to musiał wiedzieć, że tamten będzie w pobliżu przechodził. Skąd jednak wiedział? Istniało tylko jedno wytłumaczenie. Ktoś musiał mu o tym powiedzieć, a tą osobą była młoda wdowa, czyli Marianna Krasuska. Kochasz się w niej, prawda? I razem zaplanowaliście to wszystko, żeby pozbyć się tego, który stał na drodze waszego szczęścia. Po przesłuchaniu Rejmusa komisarz Makowicki nakazał aresztowanie Marianny Krasuskiej. Wzięta w krzyżowy ogień pytań dziewczyna przyznała się do współudziału w pozbyciu się zaledwie dzień wcześniej poślubionego męża. Stefan jako mężczyzna nic dla niej nie znaczył. Od lat jej sercem władał bowiem wzajemnością Mateusz Rejmus. Jednak starzy parzychowie patrzyli niechętnie na te amory. Mateusz był dla nich za biedny. Odkąd swoje zamiary względem ich córki wyraził Stefan Krasuski, parzycha ponoć groził Rejmusowi, że widłami go przywita, jeśli nadal będzie kręcił się koło Marianny. Woli rodziców niepodobna się przeciwstawić, to też Marianna w końcu uległa ich namowom i zgodziła się wyjść za Stefana. Nic się nie martw, najmilszy. To tylko dla pozoru i żeby nie wzbudzać podejrzeń. Wciąż cię kocham, tylko ciebie i kochać nigdy nie przestanę. Uspokajała Mateusza, z którym nadal w tajemnicy się spotykała. A pewnego dnia, gdy trwały już przygotowania do ślubu i wesela, powiedziała do kochanka, że jest sposób, żeby mogli być zawsze razem. Trzeba pozbyć się Stefana. Mateusz okazał dużą nieostrożność, przychodząc na ślub. Dobrze, że nikt się nie zorientował w ich planach. Okazja do zbrodni nadarzyła się bowiem już na drugi dzień, gdy mąż Marianny powiedział, że musi udać się do rodziców Wierzbnej. Niepostrzeżenie wymknęła się z domu i co tchu pobiegła do kochanka. W sposób znany tylko im obojgu wywabiła go z mieszkania. To musi zdarzyć się dziś, będzie szedł koło lasu, czekaj tam ze strzelbą, szepnęła. Chciała być pewna, że wszystko odbędzie się tak, jak zaplanowali, dlatego odprowadziła Stefana do rozstaju dróg. Podchodząc do krzyża, zauważyła poruszenie pobliskich zarośli. Krótko spojrzała w tę stronę i odniosła wrażenie, że ukryty w krzakach Mateusz odpowiedział tym samym. Z trudem ukryła przed mężem radość, powinna być przecież smutna przy pożegnaniu. Odetchnęła z ulgą, gdy po długim, namiętnym pocałunku nakazał jej szybki powrót do domu. Odeszła może kilkadziesiąt metrów, gdy rozległ się huk wystrzału. Pierwsza część zadania została wykonana. Ale na tym nie koniec. Przez dwa dni udawała niepokój o męża, a następnie zgodnie z planem powiadomiła policję, a ta rozpoczęła poszukiwania Stefana. Mateusz specjalnie płytko zakopał zwłoki, by szybko je odnaleziono. Chodziło o to, żeby Marianna w krótkim czasie została oficjalnie uznana za wdowę, odziedziczyła pokaźny majątek i mogła poślubić Rejmusa. Zbrodnicza para doczekała się procesu. Wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie brzmiały 8 lat ciężkiego więzienia dla obojga. W wyniku rewizji sąd apelacyjny złagodził kary o połowę. Co takiego wpłynęło na łagodność sędziów, nie wiadomo. Owszem, Marianna i Mateusz kochali się, ale to nie mogła być dobra miłość, skoro doprowadziła ich za więzienne mury. To wszystko w dzisiejszym podcaście, moi drodzy. Jak się pewnie niektórzy z was już domyślają, tekst opracował Mariusz Gadomski, którego serdecznie pozdrawiam. Wspominałem o tym już nieraz, ale pozwólcie, zrobię to jeszcze raz. Mariusz jest autorem kilku naprawdę wspaniałych książek, także jeśli dzisiejsza historia was zaciekawiła, to daję gwarancję satysfakcji, że jeżeli zapoznacie się z książką, jedną z tych, które umieszczam w opisie pod podcastem, to na pewno będziecie również zadowoleni. Chociaż oczywiście wiadomo, no, jedni wolą czytać, drudzy wolą słuchać. A ja tradycyjnie pozdrawiam was bardzo gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.